dzisiejszym odcinku. Zmiany w dopłatach do ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich. Nowe ogniska ASF dzików. Unijne przepisy uderzą w polskie przetwórstwo rybne. Będą zmiany w dopłatach do ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich. Resort Rolnictwa opublikował projekt rozporządzenia zwiększający z 65 do 70% sumę dopłat do składek umów ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie. Rozszerzono także katalog upraw, które obejmie dopłata państwa. Zmiany umożliwią rolnikom uzyskanie dopłat m.in. do upraw słonecznika, faceli, lnu, konopi włóknistych, bobowatych, drobnonasiennych, gorczycy i roślin zielarskich. Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy mają wejść w życie jeszcze w tym roku. Eksport zbóż drogą morską w marcu wyniósł 792 tysiące ton wobec 567 tysięcy ton w lutym, podała Izba Zbożowo-Paszowa. Największy w ubiegłym miesiącu był eksport pszenicy, który wyniósł na koniec miesiąca 561 tysięcy ton. Polska wyeksportowała także 172 tysiące ton kukurydzy, z czego około 67 tysięcy ton stanowiła ukraińska kukurydza w tranzycie. Z polskich portów w marcu wypłynęło również 40 tysięcy ton żyta, 11 tysięcy ton jęczmienia, 5 tysięcy ton owsa, 3000 ton pszenżyta oraz 1000 ton rzepaku. Izba podała również, że w kwietniu w eksporcie drogą morską z kraju dominuje pszenica. Jak wynika z najnowszych danych Głównego Inspektoratu Weterynarii, w ostatnich dniach potwierdzono 34 nowe ogniska ASF dzików. Choroba pojawiła się na obszarze 9 województw, przy czym najwięcej zachorowań potwierdzono w województwie zachodniopomorskim. Od początku roku na terenie kraju potwierdzono już 576 ognisk wirusa u dzików. W tym czasie nie potwierdzono natomiast ognisk pomoru w stadach świń. Początek roku przyniósł wyhamowanie tendencji wzrostowej cen mleka. W lutym, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, średnia cena mleka surowego w skupie spadła o 0,8% do poziomu 205,38 zł za 100 litrów. W porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku mleko potaniało o 9,7%. Obecna cena mleka w Polsce jest wyższa o 2,6% od średniej unijnej. Parlament Europejski przyjął projekt rozporządzenia dotyczącego wymagań higienicznych dla niektórych produktów odzwierzęcych, w tym produktów rybołówstwa. Nowa regulacja wprowadza rygorystyczne normy polegające na ograniczeniu okresu tzw. usztywniania ryb, czyli podmrażania do temperatury od minus 4 do minus 7 stopni Celsjusza, do maksymalnie 96 godzin przed pokrojeniem w plastry. Jest to element procesu stosowanego przez firmy przetwarzające wędzonego łososia w Polsce. Przedstawiciele branży nie mają wątpliwości, że taki limit będzie miał istotny wpływ na sektor rybny w Unii Europejskiej, w szczególności w Polsce, wpływając jednocześnie na konkurencyjność i faworyzując przetwórców z Francji, Hiszpanii oraz Włoch. W marcu było bardzo blisko porozumienia w ramach tzw. inicjatywy zbożowej między Rosją i Ukrainą za pośrednictwem Turcji. Umowa nie została podpisana, bo w ostatniej chwili wycofał się Kijów, donoszą źródła agencji Reutera. Porozumienie zakładało zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi handlowej na Morzu Czarnym.